Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Hypixel i w dzisiejszym odcinku witam was na nowym trybie Wool Wars. Nowy jest to tryb Hypixelowy. Zaraz, czemu ja powiedziałem, że to jest nowy tryb Hypixelowy? Przecież już kilka mam odcinków z tego trybu. Ano dlatego powiedziałem, że to jest nowy tryb na Hypixelu, ponieważ jest on oficjalnym trybem Hypixelowym. Teraz ma nawet własne lobby, który mi się bardzo podoba. Ja myślę, że jest bardzo fajne. I od teraz zobaczymy, mamy normalnie na przykład poziom tutaj, mamy jakieś tutaj wełnę i jakieś tutaj warstwy czy coś takiego. Nie mam pojęcia jeszcze co to jest, ale oficjalnie od 11 maja jest Wool Wars, są trybem Hypixelowym. Wyszła wersja 1.0, więc teraz no po prostu jest to nowy tryb Hypixelowy, to dlatego tak powiedziałem. W dzisiejszym odcinku właśnie zagramy sobie w niego, a jutro może będą Bed Warsy. Ale strasznie mi się w sumie przykro patrzy na to, że jest tylko 180 graczy, chociaż no dobra, nie jest jakaś godzina. Godzina jest, kurde, znowu jest to samo. Godzina jest dokładnie ta, w której Ameryka kładzie się spać, a Europa dopiero się budzi. No dobra, jeszcze nie jest aż tak źle. Nie, w Stanach na wschodzie jest 20, na zachodzie jest 16 w tym momencie, bo ja nagrywam to koło pierwszej. No ale jednak większość graczy pochodzi z Stanów Zjednoczonych, Kanady, no w sumie też, bo kanadyjski jest serwer. Hypixel jest kanadyjski tak w ogóle. No i z Europy, no to wiadomo, nie? Ale wydaje mi się, że nie było ich chyba dużo więcej tych graczy i tak, więc jest po prostu smutne, że Wool Wars mają tak mało graczy, no ale co zrobić? O, jest tutaj teraz jeden typeczek. Jest jakiś inżynier. O, jest... What? Jest tank, assault, archer, swordsman, golem i engineer. Okej, zmieniły się klasy, będę musiał je sprawdzić. Nie mam pojęcia co mam. Mam chyba mam tą klasę, którą... Nie, haha, nie, ale jestem głupi. Myślałem, że doskoczę tu. Ajajaj, ale zgałganiłem straszliwie. Byliśmy czerwoni, czy byliśmy niebiescy? Nie pamiętam, czy mogę takie sprawić? Mogę. Niebiescy byliśmy, o super. Tylko że niestety drużyna przeciwna ma 3 graczy, więc tak naprawdę nasze zwycięstwo jest troszeczkę nieuniknione, co jest słabe dosyć. Dobra, udało nam się wygrać pierwszą rozgrywkę. A nie, ja mam tanka, okej, dobra, golem. Co golem robi? Ma Stone Sworda, mam tylko budki i to złote. Ale co ja robię niby? Tu mamy jakieś golden shell. O nie, dobra, buty możesz wziąć, bo ja mam akurat buty złote i tak. To możemy, stawiamy bloczki. O nie! O kurde. O, Projectile Protection, bardzo przydatne akurat w tym przypadku. Dobra, udało się go i tak zabić. Bo strzelał do mnie strzałą, ja miałem Projectile Protection, co sprawiło, że pewnie dużo mniej zadał mi obrażeń ten typeczek. Dobra. Dawajcie, bloczek. Dobra, tam w sumie jeszcze nie miało znaczenia. To jest chyba tak, że jak się skończy czas, to wygrywa drużyna, która ma więcej bloczków na środku, nie? Chyba to odkryliśmy poprzednio, więc chcę sprawdzić jaką ma jakby umiejętność ten golem jednak, że... Coś tam mówiłem przed chwilą, już nawet nie pamiętam. Dobra, spróbujemy tego użyć. Golden Shell. No nie mam pojęcia co to zrobiło, ale okej. Spróbujmy zabić go, doskonale. Oj, kurczę, chyba go raz uderzyłem, chociaż nie jestem pewien, ale dało mi się. Bo miałem, no tak, miałem strength buffa w sumie to, no tak. O nie, nie, jak to możliwe? Serio? Jest 4 nas, jeden z gości, nie widziałem jednego z gości, więc słabo troszeczkę, bo jeden z gości umarł bez walki z przeciwnikiem, wszyscy 3 tu przecież byli. Ja jednego zabiłem, drugi mnie zabił i chyba on przeżył, a trzeci gdzieś tam stamtąd przyszedł i... Wydawał się mieć pełne zdrowie chyba, nie? Więc nie mógł go tamten gość zabić. Golden Shell nie mam pojęcia co to robi. Tu jest może napisane? Encase yourself in golden armor for 5 seconds. Okej, czyli na 5 sekund otrzymuję. Strength buff, to bardzo potrzebuję tego. Dobra, zrobię to jeszcze raz. What? Zrobiłem go na hita? What? No i super, świetnie. No nie, no beznadziejne. Beznadziejna ta umiejętność, jeżeli trwa tylko 5 sekund. W sensie, gdyby trwała 10 sekund, to byłaby idealna. 5 sekund troszeczkę jednak za mało, ale... wygraliśmy, a nie wiem co się stało. Chyba wszystkie 9 bloczków było położone, okej, no to GG, okej. Dobra, nie, to jutro też będą Wool Warsy, bo jeżeli jest 6 nowych klas, to będziemy musieli wszystkie sprawdzić, a raczej nie uda mi się wszystkich sprawdzić w dzisiejszym odcinku. Tank. Co ty masz? Duże ilości regeneracji przez 2 sekundy będę miał jako tank. Dobra, to jest instant health, to wiemy, żeby tego nie brać teraz. O, to jest chestplate, okej. Weźmy go. Czy oni obydwaj spadli? Ja, XD. Oni chyba naprawdę obydwaj spadli. I to jest... To jest nasz? Tak, to jest nasz, dobra. Stałem bloczki. Kop, 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 kop. Kop, ja stałem bloczki. Dawaj. A! O! Udało się, dobra, idealnie udało się, nie trzeba było ich zabijać, bo dwóch spadło do Voida w ogóle, tak, bo są cztery gracze, no. Dwóch spadło do Voida, na naszych oczach tak naprawdę, nie wiem co oni zrobili, nie mam pojęcia jak, obydwoje spadli na raz, ale to było całkiem zabawne. No i tam reszta dwójka coś tam robili, widać było, że oni gdzieś tam byli. O, kamienny miecz, chcę to. A, doskonale. No, ziomek, ja nie masz ze mną szans... Co jest? A, bo zostałem atakowany od drugiej strony. Chciałem powiedzieć, że nie ma ze mną szans, ponieważ otrzymał jedno obrażenie, więc był jakby z góry skazany na... z góry był na straconej pozycji, ale niestety przyszedł mu sojusznik na pomoc, a reszta mojej drużyny niestety nie udało im się nic zrobić, nic osiągnąć tutaj. Szkoda, że no, regeneracja to jest takie przydatne, jeżeli zabijemy gracza 1 vs 1 i mamy mało HP, nie? To możemy sobie właśnie tego użyć. Co tam jest? Co to takiego jest? Nie mam pojęcia co to jest. To jest łuk, ja nie chcę łuku, bo ja łukiem się tak dobrze nie posługuję. Jump boost. Dobra, zrobię to jeszcze raz. Czy on... Au, nie mam pojęcia co on zrobił. O, giga heal, teraz mi to się przyda na przykład. O, świetnie. O nie, nie, tylko nie to. Proszę, a, kurde. Niestety... Użyłem giga heala prawidłowo, chyba wyleczyłem się tyle ile się dało, więc na całe szczęście uważajcie. O, dobrze. Dobra, całe szczęście moja drużyna wykierowała, drużyna nie może wykierować, po prostu moja drużyna wygrała i ja też miałem w tym swój udział, więc nie udało mi się nikogo zabić, a to smutne. To jest przydatna umiejętność, bo tak naprawdę sprawia, że łącznie mam jakby 6-7 dodatkowych serduszek, bo mam te 2, tak? No nie wiem, z 4-5 dodatkowych serduszek, bo się straciłem jedno, gratulacje dla mnie. No widzę, że mieczyk tutaj będzie dla mnie, super. Mam mieczyk, kamienny. Dobra, dawać tych, dawaj go, kurde. O, dobra, chyba kogoś, nie wiem czy ja kogoś zabijam czy nie, nie jestem pewien. Dobra, zabić go, dobra, udało się, świetnie. To super, dobra, ja stałem bloczki, ziomek. No dawaj. No, dawaj, jeszcze to. O, i to. I to. Świetnie, wygraliśmy. O, tu już były 3, a myślałem, że to były tylko 2. Dobra, super. To kolejna rozgrywka wygrana w takim razie. GG. Dobra, myślę, że w tej rundzie wybierzemy tego Assaulta, bo mnie bardzo... A, to jest Utility, tak? Utility, Archer w sumie... Swordsman, co ty masz? Sobie. Okej, Instant Health 1 i 2 jednocześnie? O ile dobrze rozumiem, to chyba jest coś takiego, że... Jednocześnie mam i Instant Health'a 1 i 2, w sensie, że jakby dodam jej tam 4 i 2 jednocześnie. Tych tam... czego? Kurde, strasznie niefajnie mi poszło. Tam udało się zabić jednego... Okej, dobra, udało... O nie za dobrze nam idzie, szczerze mówiąc. Oni użyli łuku i... szkoda, że moja drużyna niestety nic nie zrobiła, bo gdybyśmy poszli w 2 na przykład na tego gościa, to udałoby się... O, wszyscy zginęli? Ja pierdzielę, ale słabo poszło mojej drużynie. Czy to jest 3? Nie, nas jest 4. Beznadziejna drużyna, szczerze mówiąc. Gdybyśmy poszli w 2 na przykład na tego gościa, którego ja cały czas atakowałem, to myślę, że udałoby się może coś zrobić, bo Archer też dostaje miecz przecież, nie? A, Archer nie ma miecza, no ale ma siekierkę, to jest praktycznie to samo, dobra? Jaką masz umiejętność? Okej, speed boost na 3 sekundy, to jest dokładnie to samo, co bym... Dobra, okej. Ja jestem najlepszy w robieniu tego, ale jeden z gości zrobił prawdopodobnie to samo, czyli jest 3 vs 3, to całe szczęście, Boże, bo przypałby, gdyby tylko mi to się zdarzyło. Okej, dobra, to było... Aha, nieźle, super drużyna w takim razie. Uważam, że powinni zmienić to tak troszeczkę, że... a nie powinni tak w sumie robić. Mogłoby być tak ewentualnie, że jeżeli zabijemy wszystkich jakby przeciwników, to wygrywa nasza drużyna, ale w sumie to nie miało... Jeżeli, w sensie, bo przed chwilą też powiedziałem to dosłownie, że jeżeli się skończy czas, to wygrywa chyba drużyna, która ma najwięcej... Jak to jeszcze raz? Jak to się... Czekajcie. Tu mogę wyskoczyć, prawda? Tak, tu mogę, dobra. Jump boost, więc okej. Jak? Przepraszam bardzo. Co jest? Jakim cudem to się wydarzyło? What? Oni bardzo dobrze są w łuku, ale kurde, oni prawdopodobnie są w party i mają wszyscy łuk, I jakby, w sensie, jeżeli wiecie, jak 4 graczy ma łuk jednocześnie i się starają łukami pokonywać, nie? No to taką siłę zdecydowanie jest ciężko powstrzymać. Nowa meta? Nowe Wool Wars meta? Czy 4 graczy bierze łuk? No bym miał party, gdzie miałbym 4 graczy i byśmy poszli w łuk, to myślę, że byśmy mogli wygrać zdecydowanie, jeżeli by się tak akurat udawało, więc... jest to interesujące, tylko... Kurde, nie będzie mi się chciało ogarniać 3 typa, żeby robić sobie po prostu party i tylko wyłącznie po to, żeby wziąć ludzi. O, okej. Nara, elo. A ja też... O, nice, super, przynajmniej to zrobiłem. O, i się uleczyłem, idealnie, perfekcyjnie. Dobra, dawaj typa, dawaj go. A, no nie, zadałem mu tylko jedno obrażenie, najgorzej, ale kamiennym mieczem przynajmniej. Chyba wygrali, o nie, jeden z naszych gości jest AFK, no to świetnie, czyli jest 3 vs 4, a i tak nam się udało, więc super. Dawajcie, dawajcie go. No, myślałem, że raczej sobie z nim poradzą. Dobra, pierwsza runda wygrana, okej. Tam cię też chyba tych łuków próbowali, okej. Jakoś ten speedboost nie będzie aż taki przydatny. Inżynier, co on robi? Fire Resistance i Absorption, co to jest w ogóle? O, to jest ciekawe. Mogę zablokować na 5 sekund. Mogę zabrać graczom dostęp do tych middle bloków. Czy jestem... Otrzymam obrażenie? Nie? To super. Dobra, mam kamienny miecz. Dawaj typa! Dawaj go! O, zabiję go, wow, niesamowite. Dobra, spróbuję tego użyć, żeby zablokować kopanie bloczków. Dobra, udało się to zrobić rzeczywiście, więc świetnie. Uda się... Jak to jest... Aha! On miał drewniany miecz, o ile dobrze widziałem, i zadał mi 3 obrażenia. 4 obrażenia mnie zabił drewnianym mieczem. A ja go nie zabiłem w 5? Kamiennym mieczem? Coś tu chyba jest nie tak. Zresztą nie spojrzałem też, jaką zbrojkę ma inżynier tak naprawdę. Fire Resist... Absorption jest na inżynierze. Okej, dobra, to Absorption nie jest takie złe, bo to daje nam takiego buffa jak tank, którego właśnie zmarnowałem, ale mogę jeszcze raz tego użyć, bo to Fire... Nie mam pojęcia, co pod to jest, to Fire Resistance, ale okej. No sprawdźmy, czy... O kurde, zginęli wszyscy z mojej drużyny. No to nie mam szans, XZ. Przeglądam się, że jest nas 3 vs 4, bo jeden z naszych gości jest AFK, więc super słabo, ale... No cóż, niestety, jeżeli uda nam się wygrać jeszcze jedną rozgrywkę, to wygramy i tak. To nie jest takie złe, bo to jest w sumie też nowe dosyć. Może graczy wprowadzić, wiecie, w konfuzję, może ich zmylić na przykład, nie? Więc to nie jest... Oj, o kurde, dobra. Dance z flesza. Dobra, i teraz. Dobra. No, dlaczego on nie ginie? Przecież... Czy on ma jakiegoś, nie wiem, może on ma tam jakiegoś tanka czy coś, który tam jakoś dużo ma. Czy jestem sam? Nie, nie jestem sam, dobra. Spróbujmy, dobra, zabity, dobra, świetnie. Oj, ziomuś, haha, dobra, świetnie, doskonale. No to co, chyba rozwalamy to. To nie pamiętam, jak to się rozwalało, chyba łopatę potrzeba była, nie? Żeby to rozwalić, tak mi się wydaje. O, dobra, udało się, świetnie, doskonale. 3 vs 4 wygraliśmy. To jest GG, niesamowity sukces i myślę, że tym sukcesem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Może uznać, że takie troszeczkę krótszy, bo chyba ma około 15 minut w tym momencie, no ale... no nie wiem. Jak dla mnie to jest odpowiednia długość, w sensie to ewentualnie jest... To jest odpowiednia długość, to jest dobra długość, tylko po prostu jest krótsza niż zwykle. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy odpowiada wam to czy nie. Chociaż no jeżeli wam nie odpowiada, no to kurczę, troszeczkę trudno, bo już nagrałem ten odcinek tak naprawdę. Jak go zobaczycie, to już będzie miał jakby te 15 czy tam 16 minut, bo teraz jeszcze gadam. Ale żeby właśnie już nie przedłużać, to dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 18:00 też na Wool Warsach. Już sobie pogramy troszeczkę. Dzisiaj będzie tydzień Wool Warsowy, bo ponieważ no zostały wersja 1.0 jest, zostały dodane te klasy inne, pozmieniane i tak dalej. Ale poinformować bym chciał was tylko o tym, że obecnie odbywa się, obecnie wtedy kiedy nagrywam, jest celebracja, rocznica, jest świętowanie 3. rocznicy Skyblocka. Jeżeli dawno was na Skyblocku nie było, to możecie wejść i tam będą rozdawane Crab hat To jest chyba Crab hat of Celebration, czy coś tam takiego. To jest właśnie co rok wystawiane. No i tam może jeszcze coś tam będzie. No nie wiem, nawet jeżeli nie chcecie grać, to może moglibyście wpaść i na przykład, nie wiem, zobaczyć cokolwiek. To będzie trwało przez 2 dni od tam momentu... Gdzieś koło godziny temu to się chyba zaczęło, więc będzie trwało przez 48 godzin. Więc macie jeszcze trochę czasu. No i cóż, ja się póki co z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć.